Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 20 lat temu zawodowy gracz w golfa, Casey Martin, no zrobił jedną wielką rewolucję sportową. No może nie rewolucję, co bunt. Powiedział, że ma problemy z krążeniem w nogach, no i powiedział, że nie będzie zapierniczał na piechotę w czasie zawodów golfowych, tylko potrzebuje, co on potrzebuje? No potrzebuje samochodzik golfowy. To jest ciekawa sprawa, że w Polsce, w PRL-u Polska produkowała samochodziki właśnie golfowe, no to były kopie amerykańskich. Sprzedawali je wtedy tam po 200 czy 300 dolarów. To były potężne pieniądze, bo wtedy inżynier zarabiał 20 dolarów miesięcznie. No ale to i tak były ceny powiedzmy połowa. Kiedyś lata temu właśnie też widziałem jakiś taki stary polski samochód golf zrobiony dla graczy w golfa, no ale to już chyba dawno porzewiały, już ich nie ma. Powiedział, że ma problemy z krążeniem, poszedł do Sądu Najwyższego, no i Sąd Najwyższy powiedział, że no może sobie chodzić, nie musi chodzić, może sobie jeździć. No i to w tym czasie cały ten przypadek Martina, no to pokazał, że w tych sportach amerykańskich, jednak w głównych sportach amerykańskich, to jednak niepełnosprawni, inwalidzi, czy no niektórzy już nie nazywają ich kalekami. No tu nie jest kwestia kalectwa, no ale to jest kwestia niepełnosprawnych. No to potraktowali go, że jest jako niepełnosprawny. No i prawo jest takie, że dostęp musi być identyczny dla pełnosprawnych czy niepełnosprawnych. No i teraz jest pytanie, czy jest dla zawodników nie bardzo pełnosprawnych, co ci organizatorzy tych sportów i zawodów i całego tego przemysłu rozrywkowego, co oni mają zrobić. No i zwolennicy, adwokaci, wszyscy ci, którzy stoją za tymi grupami niepełnosprawnych, klaskały i mówiły, że to jest jedno wielkie, dobre osiągnięcie dla ludzi, którzy troszeczkę są mniej sprawni niż inni. No i teraz Naomi Osaka w zeszłym tygodniu, no to po meczu, no to powiedziała, że nie pójdzie na konferencję prasową, dlatego że czuje się, że miała depresję, nie miała pewien niepokój, no i dlatego sobie odpuściła. No i później sobie odpuściła całe zawody French Open. No i teraz jest pytanie, co się w tym sporcie zawodowym dzieje, co się będzie działo, no i jakie poprawki będą musiały te wszystkie organizacje sportowe robić. No, eksperci legalni, no i również zawodnicy, no i każdy normalny człowiek zastanawia się, że chyba jednak te grupy sportowe będą musiały się jakoś przystosować do rzeczy, które nie są bezpośrednio połączone z samymi zawodami, czy z samym sportem na boisku, czy na korcie. No i to ciekawa sprawa będzie z zawodowymi ligami, no bo liga, organizacje, które prowadzą wszelakiego rodzaju ligi, no to oni są pracodawcami. Zawodnicy są wyrobnikami, są gladiatorami, są ludźmi, którzy pracują dla ligi i mają przynosić pieniądze. No i są ich pracownikami, także to troszeczkę to zmienia. No ale teraz wygląda na to, że Sąd Najwyższy znowu będzie się zajmował tym, czy w 2021 roku nie pójście na konferencję prasową po zawodach jest identyczne do tego, czy ktoś z brakiem, czy z niedobrym krążeniem krwi w nogach ma prawo do używania wózka do golfowego. Teraz
Osaka w zasadzie nie wskazywała, czy będzie szła do sądu, żeby walczyć o to wszystko, ale wygląda na to, że cała ta debata się zaczyna. No i teraz już otworzyła tą furtkę, gdzie atleci, gdzie sportowcy zaczną walczyć o to, no bo będą się starali wycisnąć ile tylko można. No i wśród ludzi, wśród opinii publicznej teraz ludzie stają po jednej czy po drugiej stronie, tak? Są normalni, nienormalni, jak zwykle. No, ci wszyscy liberałowie, ci wszyscy lewacy, którzy chcą rozwodnić, którzy mówią, że wszyscy są równi, ale niektórzy są bardziej równiejsi, no tak jak to w wypadku komunistycznych świń, no to teraz oni mówią, że to nie jest to, że ona chce mieć jakąś specjalne gry do piłki do tenisa, czy ona nie chce, żeby były jakieś specjalna rakieta, czy ona nie chce, żeby z jej ubrania, no bo ubrania też mają ograniczenia, co, gdzie i jak można używać. No i tłumaczą, że wyjście na konferencję prasową, no to nie ma nic wspólnego z graniem na korcie. No i właśnie to jest endebilizm tych ludzi, że to jest cała ta oprawka, że to jest cały ten system, że to jest cały cyrk po to, między innymi włączony jest właśnie ta konferencja prasowa. Ci przedstawiciele organizacji sportowych no tłumaczą, że ich doświadczenie, że ich gra i te cała ta sytuacja, no to też jest bardzo ważna, co robić ze środkami przekazu. To jest kwestia konkurencyjności, to jest kwestia tego, żeby wszyscy wiedzieli, co inni mają na myśli. I są to przepisy, są to regulacje. No i doprowadza to do tego, że nikt nie jest w lepszej pozycji niż kto inny. Martin w tym wypadku tego golfa, no to on mówił, że to nie była duża sprawa. No i te organizacje golfowe zgadzali się, żeby mógł używać. Sąd Najwyższy powiedział, że używanie takiego wózka tego do golfa, no to nie zmienia dramatycznie, nie zmienia fundamentalnie i nie stawia go w lepszym położeniu. No tyle tylko, że jeden z sędziów Scalia, Antonin Scalia, no to powiedział, że w zasadzie albo wszyscy, albo nikt. No i to już nie było brane pod uwagę, że faktycznie był faworyzowany jeden z tych graczy. No i Sąd Najwyższy, no to w zasadzie powinien powiedzieć, jeżeli ten może mieć, no to każdy inny powinien mieć prawo, no ale przeciwnicy powiedzą, że inni nie mają problemów krążenia krwi w nogach, no to niech zapierniczają na piechotę. No ale to tak jak było, wszyscy zawodnicy z NRD, no to mieli astmę i sobie mieli te rozpylacze czy aerozole na astmę, które poprawiało te pojemność płuc, czy cokolwiek to robiło. Także wszędzie są oszukańcy. No i wśród sportowców, no i wśród wszystkich, ogólnie rzecz biorąc, stan psychiczny społeczeństwa przez ostatnie 40-50 lat, no to się strasznie pogarsza. Ludzie są coraz bardziej nerwowi. No część z tego to jest to, że psychiatrzy i psycholodzy w zasadzie zastąpili Kościół, zastąpili jakąś wiarę, zastąpili spowiedź, zastąpili życie religijne. Życie ludzi dzisiaj stało się dosyć takie
płytkie i bez sensu. No i dlatego jest tak dużo tych problemów psychologicznych. No i teraz pytanie jest, czy w tych sportach organizacje sportowe będą się wyginały w chińskie dzień dobry, żeby właśnie przystosować się do tych wymagań. Część ludzi, na pewno sportowców, wyjdzie i powie, że takie konferencje sportowe, no to po prostu to jest piekło dla nich i oni tego nie mogą wytrzymać i nie będą wytrzymywali. No i część mówi, że organizacje te sportowe będą musiały się ugiąć do tych ustaw na temat ludzi niepełnosprawnych. Prawo amerykańskie dotyczące zawodników, no to jest takie, że ci zawodnicy nie mogą w zasadzie opuścić swoich zawodów, swoich gier, swoich to, co mają robić sportowo, to co mają zapewnione wymagane w kontrakcie, no to muszą robić. No i albo muszą pokazać papiery na to, że są w takim stanie i że są, powiedzmy, niepełnosprawni, żeby wymagali jakiegoś takiego rozsądnej sytuacji. Czyli nie można wymagać za dużo od organizatorów, no ale tak samo nie można za dużo wymagać od pracowników. Jeżeli pracodawca musi wydać nieprawdopodobne pieniądze, no to już to nie jest takie normalne, żeby go zmuszać. No i to samo jest w wypadku organizacji sportowych. Podobnie jest w prawie międzynarodowym, że niepełnosprawni mają pewne prawa, ale nie może być za dużo problemów. Także prośba o to, żeby unikać powiedzmy tych konferencji prasowych ze względu na depresję czy na jakieś niepokoje, no to jest może mniejsza sprawa niż danie tego wózka temu tenisiście, no ale powoduje to, że z powodów psychologicznych, psychicznych, no może być uznana za niepełnosprawną. No ale organizacje sportowe będą argumentowały, że jednak to jest część tego produktu, że to jest część tego cyrku, że to jest część tego teatru. No i mogą powiedzieć też, że ktoś, kto nie pójdzie na konferencję prasową, a ma za jakiś czas grać jakieś drugie rozgrywki, no to w zasadzie jest w stanie odpoczywać w tym czasie, kiedy przeciwnik będzie musiał być na tej konferencji. No i już jest tak, że nie jest równo w miarę w ramach pieprzenia o równości. Większość tych sytuacji ze zdrowiem psychicznym, no to do tej pory to były jakieś takie sprawy wyjątkowe, wizyty na pogotowie i tak dalej. To jeszcze nigdy nie weszło do poziomu tak co zrobiła Naomi Osaka. No dziura w tamie się robi, będą wyjątki od reguły, no i będzie coraz gorzej. I sport jako taki już jest rozwalany przez transwestytów, dlatego że kobiety muszą konkurować z kobietami, które mają jaja, nie mają jajników, a mają jaja. No teraz dochodzi następny problem w sporcie, że ludzie z depresją i z niepokojem będą też wykorzystywały sport do swoich celów prywatnych w ramach grania czy bycia atletą czy sportowcem. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego, już monetyzowanego filmiku. Klikajcie na reklamę. Jeżeli możecie, piszcie komentarze, to bardzo pomaga.
Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na republikanów, głosujcie na konserwatystów. Widzicie, co socjaliści robią. Przekaz dla socjalistów. Mam nadzieję, że już wiecie, dlaczego popełniliście pomyłkę, że głosowaliście na Bidena. Cena benzyny, cena podatki, inflacja, bezrobocie. Jest po prostu jeden wielki bałagan. Obciach na całym świecie z tym Bidenem podróżującym. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jest nadzieja, że zmienicie swoje zdanie, że będziecie normalnymi. Zdrowia dla normalnych.